Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem z rodziną. Z rodziną święta są, więc jesteśmy tutaj wszyscy razem. Wszyscy razem pomachajcie. Dzisiaj testujemy Heavenly Desserts. Także dzisiaj na słodko będziemy jeść. Jesteśmy najedzeni jak świnki, bo byliśmy właśnie w Champis tutaj obok, ale postanowiliśmy, że każdy człowiek ma przynajmniej dwa żołądki, jeden na jedzenie, drugi na deserki, więc jesteśmy na deserkach. Także teraz wam pokażę, co zamówiłem. Filmik będzie krótki, bo jestem już zmęczony po jedzeniu, więc no, dobra. Zamawiamy, że jeżeli chodzi o zamówienie, to powiem wam masakra. Tutaj jest taki kod kreskowy na stoliku, przy którym trzeba założyć konto, potwierdzić e-mail, podać e-mail, datę urodzenia, rozmiar buta, grupę krwi i to wszystko i wiele innych rzeczy niepotrzebnych moim zdaniem, gdzie można by było po prostu poprosić to, co się chce i zamówić. Przyszła, i ten. Mało tego, w aplikacji połowę rzeczy nie ma. Przyszła do nas pani, a macie problem z zamówieniem? No, mamy wielki, bo nie działa. No to przyszła do nas, no to tak, jest to, jest to, jest to. W karcie nie ma, na aplikacji nie ma, ale tutaj jest, więc dziwne w ogóle. Także zamówiliśmy, czekamy, będzie tego dużo, będzie tego słodko, bo jestem najedzony, ale i tak, tak jak wszyscy wiemy, Radzie mają dwa żołądki. Jeden na jedzenie, drugi na słodycze. Także dobra. Tak wygląda karta. Tu wszystkie obrazeczki, jak to wygląda, jak to smakuje. Ciekawe, czy jest scratch and sniff. Nie, nie czuć niestety. Ale to by było całkiem... To by było, prawda, że to by było bardzo dobre rozwiązanie, nie? Takie scratch and sniff, żeby powąchać, jak danie pachnie. Ja zamówiłem bardzo dużo, zamówiłem sobie tapasy takie można testować, takie małe danie. I zamówiłem to. Zamówiłem doniczkę, będę jadł doniczkę dzisiaj, także będzie ciekawie. Cała restauracja wygląda tak. Jest pełno ludzi. Nazywa się to Heavenly Desserts. Nie nagrywam was tam w tyłu. Byliśmy tu już nieraz. Ostatnio chyba 3 lata temu zamówiliśmy jakieś lody na woferkach. Do tego zamówiliśmy słodką czekoladę i się tak zasłodziliśmy, że starczyło nam na 3 lata. No ale skoro są święta i trzeba napełnić drugi żołądeczek, więc jesteśmy, żeby popróbować tego. Także zapraszamy. Przyszły lody. Wyobraźcie sobie, że każdy w takiej małej miseczce i tutaj mały sobie wytrąca wszystko do jednej, żeby to było ciekawiej. Szoty, jakieś szoty czekoladowe. Też ciekawe. A tutaj Madzia ma cookie dough. Jakieś? Co to jest? Czekolada i pistacja. Czekolada i pistacja. Tak. To jest taki szot do picia, to jest, tak? Ciekawe, czy paluchę można tam do dna ten. A tutaj Madzia ma straciatela i kosona. Madzia, Gosia. To jest Madzia, to jest Gosia. To jest Gosia, to jest Madzia. Bliźniaczki. A to jest Amadeusz. Zobaczcie na tą straciatelę. Ile tej czekolady tam? No to jest porządna porcja, porządne danie. Także witamy na kanale Radio Zjada, ale dzisiaj... Gosiaczek! Ja się nie wypowiadam. Wypowiadaj się, jak straciatela? Powiedz. Bardzo dobra, jestem w szoku, że jest bardzo słodka. A kokosowy miodzio, przepyszny. Kokosowy miodzio. Bardzo dobry. A, bo to jest straciatela i drugie to jest kokosowe. Jeszcze chyba warto dodać, że dużo czasu spędziłaś we Włoszech, więc porównanie do tych chlebów włoskich masz? No oczywiście, że masz. W sensie nie ma porównania do włoskich chlebów, ale są bardzo dobre. Jakbym miała pójść w Anglii, to tutaj na. Chyba zamówię jeszcze więcej za chwilkę. Chodzi mi o to, że jeśli chodzi o smak lodów i o to, jakie one powinny być w konsystencji i smaku, to po prostu masz troszeczkę wyższe standardy, o to mi chodziło, ale są bardzo intensywne, bardzo dobre. Naprawdę. Dobra, a tutaj Madzia, a twój ja shot? Ja mam tutaj jakiś shot czekoladowo-pistacjowy i ja jestem ogromną fanką Lindorów pistacjowych i to jest tak przepyszne, naprawdę. Ale tego się nie merda razem? Szkoda. To fajnie wygląda, zobaczcie jak to się... Stracisz to po prostu... Ja bym to wymerdał, ale... To naprawdę przepyszne. To smakuje jak pistacje normalnie. Ja wiem, no, ja też to próbowałem. Czuć smak pistacji i to nie jest taki sztuczny smak. Bardzo dobre, warto na pewno. Ale tak popatrz do kamery, pomachaj ładnie. Czym? Bardzo dobre. Ale wygląda to mega, wygląda to mega. Do tego jest takie ciacho jakieś z czekoladą. Kurde, nie wiem.
Ja chyba to zamówię też. Co powiesz o tych lodach? Bardzo zimne, a to akurat na plus. Nie, dobre. Aha, no dobrze. A rozwiniesz jakąś tą swoją myśl? No moja temperatura optymalna. Aha, czyli w porządku. To dobra, a te szociki co tu zamówiłeś? To jest czekolada... Co to jest za czekolada? Wszystko na bazie mleka. Biała czekolada, tu jest czekolada jakaś mleczna i tu jest czekolada jakaś czekoladowa. Ale wszystko na bazie mleka, więc jest w porządku. Mleczna i biała. A jak lodziki, powiedz? Zimne. No dobra. Lody bardzo zimne. Ja próbuję pistacjowego, bo Amadeusz... No tu bardziej skrupulatna będzie opinia. Powiedz, że zimne i mleczne, to normalnie cię wyłączę. Nie, bardzo dobre. Czuć pistacje i to nie jest taki sztuczny... Nie, czuć, że zimne. Czuć, że zimne. I to nie jest sztuczny smak, ani... No nie jest sztuczny. Czyli jest robione tutaj, podejrzewam. A tam normalnie w tych bardzo pistacjach... Możliwe. Tak, i w karcie jak się patrzyłeś, to można lody od nich zamówić. I to są lody robione takie domowe, więc bardzo możliwe, że robią te lody. To jest właśnie sieciówka, tego jest w cholerę tutaj, w okolicach tak naprawdę. Nie wiem, czy macie to u siebie w Bradford? Nie, dobra. Nie macie tego? Dobra, mieszam. Ale powiem ci... Ale tak, nie! Tylko tak tutaj troszeczkę, bo chciałabym... No, masz z tyłu na łyżce czekoladę właśnie, no wytarłaś? Tak, no, bo to się powinno, ale nie mam razy. No próbuj. Jak to w pomieszaniu, w pomerdaniu wyszło? Lepsze? To jest dobre. Lepsze? Idę. Idziesz, Jola, też? Nie, no to próbuj. To jest naprawdę jakby ktoś rozpuścił linkorki pistacjowe. A tutaj dzisiaj pirata mamy? Majtka. Majtka, bez majtek. Ale cały czas są pistacje, nie? Tak, tylko że ta czekolada jest bardzo słodka, może trochę za bardzo słodka, no. Ale no. Ja chyba to zamówię też. A to już jakie najlepsze? Poczekaj na swoje. No moje danie jeszcze nie dotarło, więc tutaj dzieci już kończą, a mojego nie ma. Właśnie tapas, tutaj przyszły mi na razie trzy dania. Za 19,95 jest 5 takich dań testowych. Tu jest brownie bodajże, tu są bao buns, tu są marshmallowy z czymś. Nie wiem, i tu zamówiłem doniczkę. Wiecie co, ja byłem pewien, że ta doniczka to będzie czekolada. To będzie się tak pokroić i tak jak... No ale ten, tu do tego jakiś sosik, mleko chyba, nie wiem. Wygląda to ciekawie, tutaj mięta na początku. Wiecie co, ja spróbuję to tylko z wierzchu. Jak to smakuje? Nie wiem. Wygląda jak Oreo. No to chyba jest Oreo. Takie pomielone. Pod spodem mus czekoladowy. Wiem, to jest dobre. To jest gotowa z nie? Tutaj mamy jeszcze milkshake'i pistacjowe. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie te milkshake'i, jakie one olbrzymie. Alkomi. Oh my god. Oh my god. Thank you very much. I reszta z tego platera tapasu. Nie, no to jest po prostu mega. I tutaj mochi, tak? Czy co to jest? Makaroniki czy mochi? To są makaronki. Makaroniki. Raz, dwa, trzy, cztery. Makaronki. Takie gatowe prawie, że pyszne. Nie wiem co to jest. Bao buns, marshmallowy i baklawa. Także powiem wam tak, to jest świetne, to jest taki sernik posypany Oreo, do tego mięta, liście mięty, baklawa, próbujemy baklawę. Jedźcie baklawę zanim zje. Nie, no wszystko dla radzie. Gorące? Co ty mówisz? Po co masz lody? Bo to weź serwetkę, a po to masz lody, no faktycznie. Nie róbcie tego błędu. To jest gorące. Ojej, ja bym się nie spodziewała, że gorące. Jest prosto świeca. Baklawa. Wygląda mega. Pistacje. Jezu, jak to jest dobre. Lody szczepionkowe. Tak jak Marze mówiłaś. Smak Italii. Czyż to normalnie prawdziwe włoskie lody. Rewelacja. Baklawa. Niebo w gębie. To niebo w gębie. Doniczka, no zobaczcie jak to wygląda. Tu po prostu pod spodem jest. Wow.
Wow, co to jest? Ciacho, spróbujcie. To jest chyba Oreo, nie? Coś na wierzchu tak jest wydaje. Na pewno Oreo. Czy jak jest sernik z posypką Oreo. A w środku to jest taka pianka, to wygląda jak pianka. Ej, przyszliśmy tylko na kawę. Tak, to jest tu pełny. Podlewamy. Może być jakaś biała czekolada? Czy jakiś mleko? O, już. Nie wiesz co to jest, zostaw. To jest śmietana chyba. A to chyba nie. No powiedziałaś, że od liczy. Liczy, tak, ale... Dobra? Śmietana, ale bardzo, bardzo słodka. Tak się pytałam, co to jest. To jakby kokosowa to jest. Jezu, rewelacja. Naprawdę rewelacja. Tutaj jeszcze mamy makrunki. Makrunki to wiadomo, są takie ciasteczka. Jezu, jakie to jest kruche, zobaczcie. Zielone. Jezu, jakie to jest dobre. My tutaj na pewno nie przyjdziemy. Nie przekonasz. Przyjdziemy tu nieraz jeszcze, bo to jest pyszne. Świeżutkie, kruche. Takie troszeczkę lepkie. Kremowe. Z tego nam razie nie trzeba dopiero, co? Dobra, tutaj mamy milkshake'a, pistacjo, pistacjowo-biało-czekoladowy. Milkshake taki trochę kwaśnawy. Z kwaśnego mleka. Pyszny. Nie czuć pistacji tak za bardzo, chyba że mi się zasłodziłem tym wszystkim. Ale refreshing taki, taki naprawdę dobry. Z białą resztą ciemna, nie? To jest ta ciemna. Pyszny. Pyszny. Ale wszystko to jest tak słodkie. Dobra, czekaj. Próbujemy to brownie. Ja nie przepadam za brownie. Nie wiem jak to jeść nawet. Na to, ja już jestem pełna, tylko dużo. No zobaczmy. Jak teraz jest na drogę. To nie jest brownie, to jest cookie dough. Mały, chciałeś to zamówić. Cookie dough z posypką, w sosie, topi. Bardzo dobre, bardzo chrupiące, bardzo słodkie. Rewelka. Dobra, jeszcze spróbujmy tą baoban z czekoladą. To jest śmieszne. O Jezus. Pan mi się kojarzyje, tak jak zawsze tutaj będę z wieprzowiną. A to wszystko ma jeszcze czekoladę. Zobaczcie na to. Wow. To jest jakieś szaleństwo tutaj. Jezu. Wiecie co? Baoban to jadłem zawsze takie z wieprzowiną, z wołowiną, jakieś pulled pork czy cokolwiek. Ale to z czekoladą. Wygląda mega. A smakuje? My sobie nie wyjdziemy dzisiaj. Wiecie co? Ja jestem jest... pod tym wrażeniem jakości czekolady. Tu jest ciemna czekolada. Czekolada jest przepyszna, nie? Ale ona jest po prostu... To jest belgijska czekolada. W środku to jest czysta czekolada też? Tak. Zobacz. To jest ta sama w kieliszku tutaj, wiesz? To jest mega smaczne. Nienawidzę ciemnej czekolady, gorzkiej czekolady. To jest po prostu pyszne. Ta czekolada jest tak gładka, taka kremowa. Niesamowite, niesamowite po prostu. Ja jestem w szoku, że mamy tak blisko tutaj do tego. Chunkies jest tuż za rogiem. Przyszliśmy tu na pieszo. To jest po prostu mega świetne. Weź Gosia za nóżkę i obrócimy dookoła. To mam normalne picie. Co? No jest to normalne picie, to wszystkie słodkie. Mają wodę. Ostatnia pozycja, czyli tarta z toffee i marshmallow. Marshmallow taki sklepowy bym powiedział. Na pewno, nie wiem, to pewnie nie odlewam się marshmallow. Nie jestem wielkim fanem marshmallow. Takie nie były tu robione na pewno. Tart też nie lubię. Ja nie lubię ciastek, które się je i się sypie. Po prostu dla mnie to nie jest fajne. Ale to wygląda. Takie jakby pełne tego było, także... Zobacz co w tym. Co to jest? Nadzienie? Ciasto. Nadzienie topi. Topi, ale z taką cytrynką jakby. Ciekawe, takie... Teraz powiem jak u Gesslerki. Takie bardzo ciekawe połączenie. Te smaki się tak uzupełniają. Nie no, to jest dobre. Nie jestem fanem tart, ale to jest naprawdę
ciekawe. Tak na marginesie dodamy, że restauracja cała się zapełniła i może być bardzo głośno teraz. Naprawdę tłoczno się zrobiło. Jestem cały uwalony czekoladą. Wybaczcie, jeżeli jestem na rynku uwalony, ale tak to już... To wszystko jest moje. To wszystko ja mam zjeść. Ale się oczywiście podzielę tutaj z rodziną, no bo jak inaczej. Jeżeli lubicie słodkie, lubicie się zasłodzić na maksa, polecam, cholernie polecam to miejsce, bo jest pyszne. Ta doniczka, to jest coś po prostu niesamowitego. Ten bun, ten... Co to było? Cookie dough. Ten makron. Jezu, jakie to jest dobre. Zapraszam, Heavenly Dessert, na pewno możecie paść i dobrze tutaj zjeść. Dobra, takie krótkie podsumowanie. Amadeusz, co myślisz? Temperatura lodów 10 na 10, smak 9 na 10. Na plus, że wszystkie na bazie mleka. Ogólnie wróciłbym, no. Ogólnie? Wróciłbym. Tak. Nie, tak, naprawdę tak. Wydurniam się, no ale na temat słodyczy wiem tylko tyle, że są dobre. No i te smakowały mi bardzo, więc mocne 9 na 10 na pewno bym wrócił. Ale to tak samo jak ja wiem o jedzeniu tyle co ty. Jak jest dobre, to jest dobre, po prostu. O tym jest ten kanał. Jeżeli coś smakuje, to smakuje. Dobra, Madzia, co powiesz? W skali od 1 do 10 na pewno minus 1, duże minus 1 za obsługę. No i za to, nie działającą aplikację za bardzo. No i za to, że nie było kawy, a ja tutaj z myślą o kawie jednak weszłam. Jeśli chodzi o jedzenie, bardzo dobre, więc solidna 9 za jedzenie. Polecam i na pewno wróciłam. Super. Tak. Gosiaczku, co powiesz na swój drinek może? Na drink pyszny, ale coś mi się wydaje, że mnie trochę oskamowali, bo miałby... A tu nie powinny być kuleczek? Powinny być kuleczki i blueberry, ale ich nie ma, ale dobrze. Nie czepiajmy się. Nie bądźmy aż tak wymagający. Nie, bądź materialistą. Lody były przepyszne. Wszystkie dania twoje, Radzio, były przepięknie podane. Ale też powtórzę to, co Madzia, że duży minus za obsługę. No nie podobała mi się ta pani kelnerka za bardzo, jakie miała do nas podejście. No i minus za aplikację, w której była niezaktualizowana, bądź po prostu był u mnie. No tak poza tym super. 8,5 na 10. Super. Teraz moja żoneczko, co powiesz, kochanie? Jedzonko pyszne, bardzo, bardzo słodkie. Ja nie jestem fanką słodkości, to jest wszystko na maksa przesadzone. Największy minus, tak jak Magda mówiła, zabrak kawy. Ponoć im się zepsuł ekspres do kawy, przyszedł nowy, ale nowy też z niewiadomego powodu nie działa. Ale jedzonko ogólnie, dobry pomysł mieliśmy. Dobry pomysł. To nie był nasz pomysł, to nie był twój pomysł. To nie był twój pomysł, to nie był twój pomysł. To był pomysł tego pana. Nie, tego pana. Bo ten pan to jest, chyba po mnie to ma, że jak zje, to musi zjeść jeszcze coś słodkiego. Ale to dobrze. Lody kancelują jedzenie z brzuszka. No w sumie tak, tak. Lody to jest coś, co powinno to być na diecie, nie? Że jeżeli ktoś chce schudnąć, to powinien zjeść obiad, potem zjeść lody, bo wtedy kanceluje się zupełnie to, co jadł wcześniej. To jest tak samo, jak ja mówię o arbuzie, że jesz, jakby się nie najadł, dojesz tych lodów i nie wiesz, czego to wynika. Czy to dlatego, to jest woda i to jakoś rozpuszcza to jedzenie, ono się jakby ubija w bazie na dole, że objętościowo masz do mnie w żołądku, nie mam pojęcia, ale po lodach jestem po prostu bardziej głodny. Tak to powiedziałeś tak bardzo mądrze i ten, i zobacz, wszyscy się nabijają z tego, nie? Nieprawda, że tylko uśmiecham. Ale ja jestem za tym, ja jestem za tym. Tak jak właśnie Amadeusz powiedział, że arbuz, nie wiem, czy wiecie, ja się gdzieś to kiedyś w telewizji jakiś słyszałam, ale jeżeli jesteście przejedzeni, jeżeli zjecie kawałek arbuza, to jakoś się robi lżej w brzuchu i można iść dalej. No i Amadeusz właśnie powiedział, że też tak ma po lodach. Tak. Także nie wiem, czy wiecie, ale na przykład jak się zje taki obiad porządny, pełno kalorii, milion kalorii i się wypije Pepsi Light albo Pepsi Zero Sugar, to niweluje zupełnie te kalorie, także można jeść ile się chce, ważne, żeby wypić Pepsi Light. Także, a twoja opinia? Moja opinia na temat tego wszystkiego, ja lubię słodkie, jak zresztą widać, aż mi się pedały powykrzywiały na koszulce. Te bułeczki świetne, doniczka rewelacja, baklawa popaliła mi język, to cookie dough świetne, czekolada po prostu to jest moje, mój kryptonite. Mały, wiesz co to jest kryptonite, prawda? Ja nie wiem. Pierwiastek Supermana. Moja żona nie wie co to jest, ale ludzie wiedzą, także dobra, nieważne. Z chęcią tu wrócę, było pyszne. Obsługa inaczej, jeżeli chodzi o aplikację, nie działa.
trzeba ściągnąć aplikację, trzeba się zarejestrować, trzeba podać milion danych, gdzie wszystko potem i tak skraszuje się. Połowa dań, które są na aplikacji, nie ma ich na aplikacji, bo są wyprzedane, a tak się okazuje, że tak naprawdę są w kuchni, czyli nie zamawiajcie przez aplikację, idźcie twarzą w twarz porozmawiać z tym, kto tutaj sprzedaje, obsługuje, żeby po prostu dowiedzieć się, co jest, czego nie ma tak naprawdę i tyle. Obsługa minus totalny, jeżeli chodzi o tą obsługę, bo naprawdę dziewczyna była, nie wiem, czy pierwszy dzień pracy, wracała oczami. Nie miała pojęcia, o co chodzi, także jedzenie pyszne. Dla mnie 9 na 10. Myślałam, że powiesz, że... 10 na 10, po prostu rewelacja. Uwielbiam czekoladę. Ta czekolada, powiem wam tak, ja tego już nie zjem. Ale może zobaczcie, dzieci jedzą. Zobaczcie na to. Nie. Zobaczcie na to. No to jest po prostu... Jak nie zjem. Nienawidzę gorzkiej czekolady, ale ta czekolada jest po prostu mega. Dobra. Jeżeli podobał wam się mój film, zostawcie łapkę. Przepraszam, czyj film? Czyj film? Jeżeli podobał wam się nasz film i chcielibyście więcej takich, to poproście rodzinkę, żeby przyjeżdżała częściej, żeby żona mnie pozwalała mi przyjść do takiej pysznej jadłodajni słodkiej, gdzie można się zakleić i upaprać jak świnia. Jezu, Radek! Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Pa, pa! Pa! No gramolcie się, grubasy się najedli tyle, że się do samochodu teraz dużego nie mogą zmieścić. Trafiłam. Ja się zastanawiam, czym tak dziwnie pakuje. To jedzenie. Jedzenie jeszcze. A no bo co pozostało, tak? Pozostałości z champis jeszcze. No, tym rybą teraz mi tak wali. Wali no, rybą. Rybą śmierdzi, właśnie no. Drogi, a co ty, włączyłeś telefon? Nieważne. Także, drogie dzieci, wrócimy tu jeszcze? Wrócimy. Tak. To za tydzień zapraszam. Ale nie na jedzenie na pewno. Na pewno nie na jedzenie. No, to za tydzień jak przyjedziecie, to zrobimy najpierw deser, a potem kurczaka. Co wy na to? Yes. Żeby nam rybom, nie dawało potem. Wyłącz, let's go. Dobra, dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Nara. Pa.